Policzek albo dzieciątko Jezus. Użył w Warszawie ubogi i bardzo miłosierny ksiądz Piotr Baudouin. Widział on bezdomne, tułające się oraz zmuszone do żebrania dzieci i bardzo im współczuł. Rozpaczał, że nie może im w żaden sposób pomóc, bo sam był tylko biednym zakonnikiem ze zgromadzenia księży misjonarzy. Bardzo poruszony nieszczęściem tych dzieci. Podjął w głębi duszy postanowienie, że musi zaradzić takiemu nieszczęściu i obmyślić przytułek dla opuszczonych dzieci. Żeby to zrealizować, potrzebował bardzo dużo pieniędzy i wielkiej wytrwałości. Ksiądz ufał jednak opatrzności Bożej, dlatego zaczął chodzić ze skarboną od domu do domu, żebrząc dla biednych i bezdomnych sierot o pomoc. Pewnego razu przed jednym domem zobaczył piękne powozy, ubranych w złoto służących, w oknach domu paliły się jasne światła, a ze środka dobiegała wesoła muzyka. Ksiądz Piotr zapukał do drzwi i wszedł do środka. Przy stole siedzieli bogaci panowie, grali w karty, obstawiając przy tym dużą ilość złota. Ksiądz podszedł do tego, przed którym leżało najwięcej złota i drżącym głosem pokornie poprosił go o jałmużnę dla biednych sierot. Pan rozgniewał się na zakonnika, z jakąś zawziętą złością wrzasnął na niego, że przeszkadza mu w grze i z gniewem uderzył go w twarz. Ksiądz z pokorą przyjął te obelgi, a następnie powiedział: To dałeś dla mnie. A co dasz dla biednych sierot? Wtedy pozostali panowie zdumieli się i wstali z miejsc. A ten pan, który spoliczkował księdza Piotra, przepraszając, rzucił mu się na szyję, a zaraz potem oddał mu srebrną tacę z całym swoim złotem. Widząc to, inni panowie zrobili to samo. Z szacunkiem odprowadzili księdza Baudouin, który otrzymał od nich dużą jałmużnę dla sierot. Od tego czasu cieszył się on wielkim szacunkiem, a wszyscy przynosili mu liczne dary, dzięki którym zakonnik zbudował dom dla sierot nazwany Domem Dzieciątka Jezus. Codziennie rano dzieci, które mieszkają w tym domu, z wdzięcznością modlą się za jego duszę.